Siemka, z tej strony Skubana, przed wami poradnik do Stranded Deep. Jeśli film był pomocny, zostawcie subskrypcję, by być na bieżąco. Żeby zrobić zbiornik na wodę, potrzebujemy 3 kamienie, jeden materiał, linę, palmę, tą liść palmy i taki bukłak z kokosa. Zajmiemy się najpierw tym bukłakiem, czyli idziemy po kokosa. Podniosę go teraz. Dobra, kokos jest. Teraz potrzebna jest lina. Tu widzę, że jest yucca tree. Bardzo lubię to drzewo. No, co nie mogę więcej? O, jeszcze zrobić linę, dobra. Teraz z tego co widzę dostaję poziom. Oj, dobra. A więc jak mamy kokosa i linę, to możemy zrobić ten... Możemy zrobić bukłak z kokosa. Taki do przenoszenia wody. Jak zrobicie taki bukłak, zawsze jest jeden łyk wody w środku. Tak. Żebyście wiedzieli. Ok, pierwszy dzień przeżyliśmy. Jakoś. Dobra, na razie to zostawimy. Teraz tą linę też można wyrzucić. Czy tu są jakieś kamienie? Czy mam jeszcze tu jakieś kamienie? Chyba nie mam. O, tu jest kamek. Dobra. Co tam jeszcze potrzebne jest do zrobienia tego zbiornika na wodę? Bukłak jest trochę daleko, przenieśmy go troszkę bliżej. Palma jest i jeszcze materiał. Ok, czyli już mam wszystko co potrzeba do zrobienia tego pojemnika na wodę. Czemu teraz mu się pokazuje, że nie mam? Dobra, i spójrzcie, teraz będę mógł zrobić ten pojemnik na wodę, nie mając potrzebnych rzeczy, no nie mając tych potrzebnych rzeczy w plecaku. Dobra. Postawimy sobie tutaj koło schronienia. I wszystko co było potrzebne zniknęło. I zostało wykorzystane do zrobienia tego pojemnika. W sumie kolektor do kolekcjonowania, zbierania wody. O, do zbierania, pojemnik do zbierania wody. Ok, jeżeli chodzi o wodę i o ten pojemnik, to tak samo jak trzeba do ognia dorzucać patyki. O, dorzucimy, bo to w sumie jest mało. Tak, do ognia dorzucamy patyki. Tak samo tutaj, do tego pojemnika, co ma zbierać wodę, musimy dorzucać takie liście albo liście palmy, bo inaczej woda nie będzie kapać, no i nie będziemy mieli wody. I jeśli będziemy tego pilnować, to powinien nam wystarczyć jeden taki zbiornik na wodę. Dobra.